troszeczkę z innej beczki zacznę. Czy ktoś z Państwa wie, co to są snopki? Albo dziesiątki? O, przepraszam. Dziesiątki to są takich 10 snopków ułożonych. Tego się już nie spotyka w tej chwili. Ja wiem, że to są stare dzieje. Natomiast dla mnie to był fantastyczny czas. Ja za młodu praktycznie każde wakacje spędzałem na wsi u rodziny, uczestnicząc w różnego rodzaju aktywnościach. Od skakania po sianie, poprzez ustawianie takich konstrukcji. Pamiętam, jak za takim pługiem chodziłem i udeptywałem ziemię, żeby ten pług lepiej szedł. Pamiętam, jak mi noga w takie lejce wpadła i po takim rżysku do końca pola sobie jechałem. Bolało. Tak, tak, popełniamy błędy od czasów młodości. I przez te wszystkie lata odwiedzałem rodzinę w tamtych rejonach i patrzyłem, jak to wszystko się zmienia. Patrzyłem, jak pojawiały się ciągniki, pojawiały się kombajny. I ostatnio miałem okazję odwiedzić ich po trochę dłuższym czasie i powiem wam, że nie byłem w stanie poznać tego miejsca, jak bardzo się zmieniło, jak bardzo technologia weszła również w dziedzinę rolnictwa. Widziałem, jak dużo rzeczy było zautomatyzowanych, praktycznie wszystko. I to, co zwróciło moją uwagę, to ciągnik, który był programowalny. Wyobraźcie sobie, że można było zaprogramować, jak duże jest pole i ten obsiew, który był wykonywany, to ciągnik nawet o centymetr nie był w stanie zjechać w prawo ani w lewo. Był sterowany GPS-em. Wszystko w pełni zautomatyzowane, w pełni programowalne. I tak sobie wieczorem usiadłem i pomyślałem, no tak, a ja od 20 lat dodaję ten sam wilan przez cli ręcznie. I przez te wszystkie lata swojej kariery, pracując dla operatora telekomunikacyjnego, dla dużej korporacji międzynarodowej, teraz dla integratora, mając do czynienia z wieloma klientami, widzę, jak niewiele się zmienia. Przez te 20 lat faktycznie w tej technologii sieciowej, która jako technologia IT chyba jest najważniejsza, bo na tym tak naprawdę działa wszystko, od tego wszystko zależy. I widziałem, jak dużo jest różnego rodzaju problemów, do których czasami się potrafiłem sam przyczynić, i jak powolny jest proces implementacji różnego rodzaju zmian. I z czego to wynika? To, że my robimy wszystko ręcznie i robimy masę błędów, to jest jakby oczywiste. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy mają tego świadomość. Natomiast to, co przysparza nam chyba największy problem w tej chwili, to jest rozwój technologiczny i to, jak aplikacje zmieniają nasz świat. I jeżeli spojrzymy na tą infrastrukturę, to nasza sieć to już nie są tylko przełączniki. Biznes w tej chwili ma usługi tak zwane on-prem, tak, czyli w naszym lokalnym data center. Za chwilę będą w chmurze. Mamy wirtualizację, w tej chwili jakiegoś VMware'a, za chwilę to będzie Hyper-V, za chwilę, w tej chwili wirtualizacja, za chwilę będą to w ogóle kontenery. Więc jakby świat, widać, że dosyć dynamicznie się zmienia i biznes zawsze będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, dlatego że im się to po prostu opłaca, nie tylko ze względu na możliwości, jakie nowe technologie niosą, ale również ze względu na ograniczenia kosztowe. I sieć w całej tej układance jest tylko jednym z niewielu elementów i my musimy się do tego w jakiś sposób dostosować. Musimy zmienić nasze podejście do infrastruktury. Dlaczego? Dlatego, że właśnie biznes tego oczekuje. A dlaczego oczekuje? Dlatego, że widzi, co się dzieje w świecie programistów. Programiści oczywiście kiedyś byli podobni do nas, tworzyli monolityczne aplikacje, które często były bezużyteczne na sam koniec, natomiast oni się bardzo mocno zmienili. Oni w tej chwili działają, mówiąc kolokwialnie, agile'owo. Są w stanie dostarczać usługi właśnie na żądanie biznesu niemalże natychmiastowo. Automatyzują wszystko. I my tak naprawdę musimy się do nich dostosować, dlatego że biznes żyje z aplikacji. I ponieważ biznes to widzi, jak efektywnie działają programiści, to my jako sieciowcy, jako ludzie odpowiedzialni za infrastrukturę, niestety musimy się również zmienić. Oczywiście programistom jest dużo łatwiej, bo ta infrastruktura produkcyjna jest bardzo łatwa do odzwierciedlenia w środowisku laboratoryjnym. Oni mogą sobie na takim laptopie postawić maszyny wirtualne, kontenery, są w stanie przetestować całą aplikację i
wdrożyć ją później w produkcji. Natomiast nam, sieciowcom, jest troszeczkę trudniej. Natomiast to nie oznacza, że nie jest to wykonalne. I teraz, żeby sprostać wymaganiom biznesu i spróbować podejść tak jak programiści, to musimy zrozumieć, jak oni działają, musimy zrozumieć ten ich proces. I przede wszystkim programiści mają bardzo jasno opisany model tej aplikacji. Wiedzą dokładnie, z jakich komponentów się składa, który komponent z którym rozmawia. Dlatego tak łatwo jest im ten kod czarować. Są w stanie to robić nawet w dużych zespołach, dlatego że korzystają z systemu wersjonowania i nigdy nie pracują na realnym środowisku. Zawsze tworzą kopie, tak zwane brancze, za pomocą właśnie tych systemów do wersjonowania. I w momencie, jak dokonują zmiany, wrzucają to na centralne repozytorium i tam wykonywane są różnego rodzaju testy. Oczywiście, jak wszyscy programiści, również popełniają błędy i popełnianie błędów nie jest złe, natomiast chodzi o to, żeby wychwycić je na wczesnym etapie, zanim ten kod, ta aplikacja trafi do produkcji. No i przede wszystkim wszystko automatyzują. Tak, jest cała rzesza programistów, którzy pracują nad jakąś aplikacją, zmieniają ten kod, tworzą własne kopie, wrzucają do centralnego repozytorium, tam następuje kompilacja, zebranie do kupy tych wszystkich kawałków kodu, nad którymi oni pracują i wrzucany jest taki kod do produkcji. Oczywiście po uruchomieniu takiej aplikacji wszystko ponownie jest testowane i sprawdzane. I my jako sieciowcy bardzo rzadko to robimy. Ludzie od aplikacji nie tylko weryfikują ten kod na etapie tworzenia tego kodu, czyli wychwytują różnego rodzaju problemy takie typowo programistyczne, ale później po wdrożeniu są w stanie przetestować pełną dostępność i funkcjonalność tej aplikacji. I taki cały proces nazywa się Continuous Integration, Continuous Deployment, czyli to, co metodologia agile'owa i wszechobecny i popularny DevOps definiuje jako właśnie efektywne wdrażanie aplikacji. I oni są w stanie to robić kilka razy nawet dziennie, bez obawy, że cokolwiek zepsują. I teraz, co zatem możemy my jako sieciowcy zrobić? W jaki sposób możemy ich dogonić? Oczywiście nie ma złotego środka i problem jest w tym, że nasze środowiska sieciowe są niesamowicie zróżnicowane. Mamy masę różnego rodzaju urządzeń, wersji oprogramowania, różnego rodzaju procesy tak naprawdę konfiguracji tych naszych urządzeń i dużo trudniej jest nam przeprowadzić testy konfiguracji przed uruchomieniem jej produkcyjnie. Natomiast to nie oznacza, że to nie jest możliwe. Możemy wejść w ten świat DevOpsowy, w tym przypadku jest to taki odłam Net DevOps, czyli wykorzystanie tego, co pomaga programistom implementować ten kod tak efektywnie, tylko w ujęciu sieciowym. I automatyzacja jakby już jest, to nie jest coś, co nadchodzi, to jest i musimy temu stawić czoło i przed tym nie uciekniemy. I my jako sieciowcy tak naprawdę próbujemy automatyzować od zarania dziejów, od samego początku, jak tylko pojawiły się sieci. Ja pamiętam, nie pierwszy raz pisałem różnego rodzaju skrypty już od bardzo dawna, natomiast pytanie jest, czy robimy to we właściwy sposób. I żeby myśleć jak programiści, czy żeby wdrażać ten proces implementacji, musimy zacząć traktować naszą infrastrukturę jako kod. Bo czym innym jest konfiguracja urządzeń, jak właśnie nie ich programowaniem. Tylko troszeczkę inaczej to wygląda. Programiści sobie piszą kod w różnych językach programowania, a my tworzymy konfigurację urządzeń i te urządzenia programujemy. Tych urządzeń, tych narzędzi, z których możemy skorzystać, oczywiście jest bardzo dużo, natomiast powinniśmy zacząć z nich korzystać, bo one się po prostu sprawdzają. I to nie jest tak, że musimy wykorzystać całe portfolio, bo narzędzi DevOpsowych pojawia się cała masa z dnia na dzień, natomiast nam wystarczy naprawdę kilka. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym wersjonowaniu kodu, czyli traktować tą konfigurację jako kawałek programu, nad którym jesteśmy w stanie zapanować, czyli śledzić wszystkie zmiany. Druga rzecz to testowanie. To nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie przetestować, tylko troszeczkę źle do tego podchodzimy, bo aplikacje tworzone są na bieżąco, natomiast ta nasza infrastruktura, szczególnie szkieletowa, która, na bazie której wszystkiego funkcjonuje, ona najczęściej jest dostarczona raz i ona jest bardzo statyczna. To nie jest tak, że my musimy w środowisku laboratoryjnym odzwierciedlić wszystkie urządzenia sieciowe, bo jest to kosztowo po prostu niemożliwe. Natomiast wystarczy, że tą konfigurację, którą przygotowujemy sobie pod usługi konkretne,
przetestujemy w środowisku wirtualnym. I tutaj mamy do dyspozycji naprawdę duże portfolio od narzędzi komercyjnych, takich jak Vir czy Cisco Modeling Lab, poprzez ogólnie dostępne i open source'owe rozwiązania. I jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego że w przypadku konfiguracji usług nie zawsze nas interesuje wydajność tych urządzeń sieciowych, bo my zakładamy, że ten szkielet został tak zbudowany, że on jest wystarczająco wydajny. Natomiast my powinniśmy wyłapywać błędy, nawet błędy składni, zanim ten kod trafi właśnie do produkcji. Czyli powinniśmy podchodzić dokładnie tak jak programiści. I z tych wszystkich narzędzi na taką największą uwagę zasługuje taki system Ansible. Dlaczego on jest taki przydatny i dlaczego na nim my jako sieciowcy, wchodząc w świat automatyzacji, powinniśmy się skupić? Po pierwsze, jest to oprogramowanie open source'owe, dostępne. Po drugie, nie wymaga żadnych agentów do tego, żeby konfigurować urządzenia sieciowe, czy te zdalne urządzenia, czy endpointy. Komunikacja odbywa się na bazie protokołu SSH, bardzo znanego i popularnego, wykorzystywanego przez wszystkich inżynierów tak naprawdę, więc niewiele nowych rzeczy musimy się uczyć. Zaletą jest to, że do tego systemu powstało bardzo dużo modułów sieciowych, za pomocą których możemy konfigurować konkretne urządzenia konkretnych producentów, już nie mówiąc o tym, że wspierane są różnego rodzaju kontenery i rozwiązania chmurowe. I to, co wyróżnia ten system, to jest tak zwana idempotentność. To jest coś, czego my sieciowcy bardzo się obawiamy w momencie, kiedy próbujemy wdrożyć jakiś kawałek konfiguracji, implementujemy go na swoich urządzeniach. Zastanawiamy się, czy to jest na pewno to, mamy jakiś wzorzec konfiguracji, coś w nim zmienimy i znowu robimy copy-paste tego wzorca konfiguracji. Okazuje się, że coś się nadpisało, coś się rozjechało, straciliśmy komunikację z urządzeniem. Natomiast idempotentność, słowo wywodzące się z matematyki, definiujące ten sam wynik pomimo wykonania wielokrotnego tej samej operacji. I dzięki takim systemom właśnie, jeżeli my implementujemy naszą usługę na urządzeniach, automatyzujemy ją, bo jest to system tak naprawdę do automatyzacji konfiguracji, to nawet jeżeli uruchomimy taki proces jeden raz i potem zmienimy tylko jedną rzecz i uruchomimy ten proces drugi raz, to nie znaczy, że wszystkie te rzeczy, które były w całym tym tak zwanym playbooku, zostały wykonane, tylko system jest na tyle inteligentny, że wyłapie to, co jest nowego i skonfiguruje tylko to, czego nam brakuje. Tak naprawdę sieciowcy pokochali ten system. On w tej chwili, jeżeli chodzi o system automatyzacji, jest najbardziej popularny, czyli taki kombajn mamy swój. I to, co jest w nim ciekawe, to to, że możemy odseparować coś, czego tak naprawdę nigdy nie robiliśmy, pisząc skrypty, kod aplikacji naszej od danych wsadowych, czyli tych, którymi zasilamy tą konfigurację. I tak te kody, które są wykonywane, to są tak zwane playbooki i je możemy wykonać w zależności od tego, na jakim środowisku to wykonujemy. Natomiast model danych zapisywany jest w takim formacie YAML. To jest po prostu inny format zapisu danych. Tak jak mamy konfigurację urządzeń, na przykład urządzeń Cisco, jak sobie wyświetlimy tą konfigurację, ona ma jakąś strukturę. Tak, zapis YAML troszeczkę ma inną strukturę, natomiast ta struktura jest bardzo uniwersalna, jest niezależna tak naprawdę od producenta. I tak naprawdę ten model, ten opis tej naszej usługi, to jest coś, co nam przysparza największe problemy i na czym my tak naprawdę powinniśmy zacząć się coraz bardziej skupiać. I teraz problem jest w tym, że coraz więcej pojawia się właśnie tych środowisk. Coraz więcej mamy technologii, z którymi mamy do czynienia i które są implementowane, dlatego że no, biznes widzi, że te technologie przynoszą korzyści. Implementujemy różnego rodzaju rozwiązania w naszej infrastrukturze i musimy w tak unikalny, w tak uniwersalny sposób opisać tą usługę, żebyśmy mogli ją zapisać właśnie niezależnie od tego środowiska. I jak sobie spojrzymy na tą naszą starą infrastrukturę, z którą mamy do czynienia od dawna, bardzo często do niej podchodziliśmy w sposób taki pudełkowy. Zresztą my jako sieciowcy bardzo często konfigurujemy naszą infrastrukturę właśnie tak pudełkowo, że podchodzimy urządzenie po urządzeniu, podchodzimy do jednego, konfigurujemy, potem kolejne i kolejne. Oczywiście docelowo powinniśmy to postrzegać jako całą infrastrukturę. Natomiast te stare
topologie, czyli takie dotychczasowe, bo one wcale w dalszym ciągu funkcjonują u wielu klientów, bazują na takich technologiach, z którymi mamy do czynienia na co dzień, które są bardzo dobrze znane, takie jak VLANy, Spanning Tree, czy port channele, czy virtual port channele, i w jaki sposób taką infrastrukturę zamapować na ten model danych. Jest to relatywnie proste, dlatego że wystarczy, że sobie z takiego urządzenia zgramy konfigurację i zapiszemy ją po prostu w inny sposób. Tak? Czyli tu mamy konfigurację urządzenia, a to jest właśnie ten zapis w postaci pliku YAML. I to jest tak naprawdę coś, od czego powinniśmy zacząć, bo ciężko nam jest wdrożyć abstrakcyjny, uniwersalny model opisu usługi, jeżeli nie zapoznamy się z narzędziem, nie zobaczymy, co ono potrafi. I takie podejście pozwala nam nie tylko zapoznać się z nowymi strukturami danych, ale również poznać narzędzia, z którymi my jako sieciowcy w tym świecie DevOpsowym, NetDevOpsowym będziemy mieli do czynienia. Pytanie, czy to wystarczy? No niestety, tak jak powiedziałem, tutaj skupiamy się bardzo pudełkowo, a chcielibyśmy podejść bardziej uniwersalnie. I problem w tym, że już od momentu tak naprawdę wirtualizacji ta granica pomiędzy siecią a systemami zaczęła się bardzo mocno rozmywać i przesuwać w kierunku właśnie aplikacji. I im dalej, im bliżej aplikacji, tym trudniej jest nam te elementy sieciowe dostarczyć, już nie mówiąc o automatyzacji. I za chwileczkę część z tych komponentów, z którymi my mamy do czynienia, zacznie w ogóle znikać, więc ten model opisu danych powinien w ogóle nie być powiązany z tym, co jest de facto w infrastrukturze. Powinien być jeszcze bardziej abstrakcyjny. I za chwileczkę będziemy ten model definiowali w ten sposób. Czyli już nie będzie on jakby powiązany bezpośrednio z urządzeniem, tylko będzie w 100% odzwierciedleniem tego, co chce biznes. Bo biznes dostarcza nam potrzeby, definiuje jakąś usługę i czym ją zaimplementujemy na jednym środowisku czy na innym, to ta usługa zawsze z punktu widzenia biznesu będzie dokładnie taka sama. I teraz mając na uwadze to, że ten nasz świat się zmienia, że tych środowisk pojawia się bardzo dużo, to o ile możemy sobie taki model zdefiniować dla urządzeń, o tyle dla tych środowisk zaczyna to być wyzwaniem. I z pomocą przychodzą nam rozwiązania tak zwane SDN, Software Defined Network. Przez długi okres czasu to pojęcie było dosyć mocno abstrakcyjne. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co ono oznacza. Natomiast w ostatnich latach definicja zaczęła się bardzo mocno klarować. I chyba najlepiej do tego tematu czy rozwiązania podeszło Cisco, tworząc taki system, który się nazywa ACI, Application Centric Infrastructure. Jest to SDN, tylko zrobiony moim skromnym zdaniem naprawdę prawidłowo, tak jak SDN powinien wyglądać, bo SDN powinien integrować ze sobą zarówno środowisko programistyczne, software'owe, jak i sprzętowe. Jeżeli zaczniemy myśleć o SDN-ach osobno, jeżeli chodzi o kontrolery i urządzenia sieciowe, to jakby wracamy do punktu wyjścia. Znowu zaczynamy bawić się w różnego rodzaju skryptowanie różnych środowisk. Natomiast dzięki takim rozwiązaniom jak Cisco ACI mamy klaster kontrolerów, który zarządza całą infrastrukturą. Infrastruktura składa się z przełączników Nexus 9000 i te przełączniki zbudowane są w bardzo ściśle określonej topologii, która pozwala nam na liniową skalowalność. Nie mamy już ograniczeń w postaci na przykład dwóch maksymalnie urządzeń przy jakichś wirtualnych port channelach. Tutaj możemy skalować się liniowo. Co ciekawe, w tle działa protokół routingu, który zapewnia nam bardzo dużą stabilność tej infrastruktury. Jak pewnie część z Państwa wie, chyba jednym z największych wyzwań w infrastrukturach głównie data centrowych jest tak zwana warstwa druga, czyli to, w jaki sposób serwery bezpośrednio ze sobą się komunikują. No i mi osobiście udało się wywołać pętlę w takiej warstwie drugiej. Kilka lat temu, kilkanaście, firma zniknęła z mapy Polski. To jest coś, przed tym nie jesteśmy w stanie się absolutnie zabezpieczyć. Żadne urządzenie, żadnego producenta nie ma możliwości zabezpieczenia przed tym, bo tak została skonstruowana ramka ethernetowa, że takiego zabezpieczenia nie ma. I budując tą infrastrukturę, bazując ją na topologiach routingowych, jesteśmy w stanie nie tylko się zabezpieczyć przed pętlami, bo protokoł routingu po to został stworzony, żeby właśnie nie było różnego rodzaju pętli,
ale również jesteśmy w stanie zapewnić wielościeżkowość, czyli wszystkie te połączenia są aktywnie wykorzystywane, co było bardzo ciężkie do zapewnienia w tej klasycznej topologii. No i oczywiście ten klaster kontrolerów jest w stanie nam zapewnić jeden punkt konfiguracji bardzo zunifikowanego środowiska. I co ciekawe, my taką infrastrukturę możemy rozciągnąć na 2 data center i w dalszym ciągu mieć jeden klaster kontrolerów. I w jednym data center możemy mieć na przykład środowisko VMware'owe, w drugim Hyper-V. Za chwilę możemy któreś z tych środowisk zamienić na kontenery. I Cisco ACI pozwala nam na integrację z tymi środowiskami. Co to oznacza? To oznacza, że z jednego miejsca, z tych kontrolerów, jesteśmy w stanie obsłużyć nie tylko infrastrukturę fizyczną, ale również wstrzyknąć elementy konfiguracji sieciowej do tych środowisk, które nam do tej pory uciekały. Bardzo często była taka wojna między właśnie sieciowcami a serwerowcami, jak pojawiał się wirtualny przełącznik w jakimś wirtualizatorze, to kto ma nim zarządzać. Natomiast dzięki takim rozwiązaniom centralnym my jesteśmy w stanie z jednego miejsca zarządzać całą infrastrukturą. Co więcej, data center już przestaje być ograniczeniem. Często jest tak, że ze względów głównie optymalizacji kosztowych, ale też i wygody w wielu przypadkach, kawałki serwerowni pojawiają się w zdalnych lokalizacjach. I dzięki takim rozwiązaniom jak Remote Leave i VPOD my jesteśmy w stanie wynieść tą infrastrukturę serwerową właśnie do zdalnej lokalizacji, wciąż zapewniając centralne sterowanie z tych kontrolerów. Natomiast w dzisiejszych czasach może nie jest to jeszcze aż tak bardzo popularne, szczególnie w Polsce, ale bardzo dużo klientów zaczyna już o tym myśleć. Zaczynamy budować chmury hybrydowe. Chmura publiczna, jak wiemy, istnieje od bardzo dawna, natomiast w wielu wypadkach, czy to ze względu na obostrzenia wewnątrzfirmowe, czy związane z jakimiś obostrzeniami prawnymi, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić w chmurze publicznej. Natomiast dzięki rozszerzeniu multi-cloud w takim rozwiązaniu ACI jesteśmy w stanie stworzyć wirtualny kawałek tej infrastruktury ACI-owej i w dalszym ciągu zarządzać nią z lokalnego data center. I co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w stanie budować model naszej usługi niezależnie od tego, jakie środowisko mamy. Wirtualizacja VMware, Hyper-V, OpenStack, kontenery, chmura publiczna, Azure, AWS, Google, dowolne środowisko, dowolny workload w dowolnym miejscu. I dzięki temu jesteśmy w stanie dużo łatwiej zamapować tą usługę. Oczywiście tutaj mówimy o rozwiązaniu datacentrowym, są jeszcze rozwiązania SDN-owe królujące w kampusie, ale o tym będzie mówił kolega po przerwie. Natomiast infrastruktura taka typowo sieciowa to nie jest jedyna rzecz, którą my w infrastrukturze takiej IT zarządzamy. Są jeszcze serwery. Ale nie tylko serwery, bo żeby taki serwer mógł optymalnie korzystać ze swoich mocy obliczeniowej zasobów, mamy bardzo często infrastrukturę dyskową. Czyli mamy serwer podłączony do tak zwanej sieci SAN storage'owej za pomocą takich technologii jak Fiber Channel. Do tego mamy podpięte macierze i to do tej pory tworzyło taką infrastrukturę jednolitą serwerową. Problem w tym, że znowu, żeby automatyzować i tworzyć różnego rodzaju modele usług czy modele tego, co sobie wymyśli biznes, musimy podchodzić pudełkowo, bo w dalszym ciągu musimy skonfigurować serwer, który jest firmy X, musimy skonfigurować sieć SAN, która jest firmy Y, musimy skonfigurować macierz, czy zautomatyzować, bo cały czas mówimy o automatyzacji tego wszystkiego i zaczyna się znowu problem. I tutaj z pomocą znowu przychodzą nam rozwiązania software defined, tym razem storage. I takim najlepszym przykładem takiej integracji tych technologii jest rozwiązanie Cisco HyperFlex. Jest to rozwiązanie hiperkonwergentne. Sam pomysł jest dosyć stary, bo było kilku prekursorów, którzy takie systemy tworzyli. Natomiast Cisco jakby wzbiło to rozwiązanie na wyżyny, dlatego że po pierwsze wykorzystuje technologię serwerową, z którą Cisco weszło na rynek kilka lat temu, która bardzo dobrze się sprawdziła i klienci ją, no mówiąc kolokwialnie, pokochali, tak? Dlatego że ta technologia jest w stanie zapewnić nam centralne zarządzanie wieloma serwerami, nie tylko takimi wolnostojącymi, rakowymi, ale również w szafkach blade'owych, czyli takich
blade'owych. Ale jesteśmy w stanie odseparować warstwę fizyczną od warstwy logicznej. Do tej pory, jeżeli mieliśmy serwer, to on był skonfigurowany w taki sposób, jak przewidział to producent. Natomiast w rozwiązaniach Cisco UCS infrastruktura fizyczna jest w pełni programowalna. To my jako administratorzy tworzymy sobie tak zwany serwis profil i w nim definiujemy, jak ma ten serwer wyglądać, jaką ma mieć wersję BIOS-u, jakie ma mieć ustawienia sieciowe, SAN-owe. I to jesteśmy w stanie zaprogramować z jednego miejsca. I Cisco HyperFlex bazuje dokładnie na tej samej technologii, która się sprawdziła. Tak? Jakby lepsze jest wrogiem dobrego, po co to zmieniać, skoro działa. Dodatkowo, jeżeli na to rozwiązanie serwerowe nałożymy rozproszone zasoby dyskowe, które jesteśmy w stanie umieścić w każdym z tych serwerów, a które są widziane jako jednolita przestrzeń dyskowa, nakładając na to deduplikację i kompresję, zarządzanie z jednego miejsca, w dalszym ciągu jesteśmy w stanie, podobnie jak w infrastrukturze sieciowej, zapewnić jednolitą komunikację i jednolitą konfigurację tych usług, które sobie biznes wymyśli. I oczywiście sieci fiber channelowe nie znikną z dnia na dzień, bo są technologie, które wymagają tych rozwiązań. Zresztą część klientów poczyniła duże inwestycje i ciężko im tak z dnia na dzień przejść. Natomiast ekonomia zwycięży. To jest tak jak z Ethernetem. Ethernet wyparł takie technologie jak frame relay, jak ATM, jak token ring, dlatego że był tani. Tani i prosty. Oczywiście niósł za sobą masę problemów, ale był tani. I tutaj będzie podobnie. IP storage będzie powoli wypierało klasyczne rozwiązania fiber channelowe. I takie rozwiązania hiperkonwergentne będą za chwilę w środowiskach zwirtualizowanych i chmurowych jedynym uzasadnionym biznesowo, ekonomicznie i technologicznie rozwiązaniem. Oczywiście modelowanie infrastruktury czy modelowanie usług bazując na takiej jednolitej infrastrukturze to jest jedno, natomiast musimy mieć też łatwość konfigurację tej infrastruktury. I tutaj z pomocą przychodzą nam takie technologie jak API. Do tej pory, tak jak powiedziałem wcześniej, my jako sieciowcy automatyzujemy od dawna, piszemy różnego rodzaju skrypty, tylko problem jest taki, że po pierwsze każdy ma tendencję do pisania skryptów po swojemu. Po drugie, często jakby w tych skryptach umieszczamy dane i potem zmiana jakiegokolwiek parametru czy kodu wymaga jakby zmiany wszystkiego. Po trzecie i chyba najważniejsze, tworząc skrypty bazowaliśmy bardzo często na takim klasycznym dostępie, czyli tak jak my jako administratorzy dostajemy się po konsoli do urządzenia, to te skrypty emulowały właśnie taki dostęp. I problem był w tym, że wszystko działało do upgrade'u software'u. Dlatego, że te skrypty parsowały wynik poleceń, w jakiś sposób go tam modelując i podejmowały jakieś decyzje na bazie tego wyniku. Po aktualizacji software'u bardzo często okazywało się, że producent na przykład zmienił formatowanie, nie wiem, kolumn i cały skrypt się rozjeżdżał. Natomiast dzięki rozwiązaniom API ten dostęp do urządzeń, nie tylko konfiguracja ich, ale również pozyskiwanie danych, staje się zunifikowana i sformatowana w bardzo ściśle określony sposób za pomocą takich formatów jak XML czy JSON, bardzo znane już od dawna. I dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko programować tą naszą infrastrukturę w sposób jednolity, bazując na tej infrastrukturze hiperkonwergentnej czy rozproszonej, ale również jesteśmy w stanie bardzo efektywnie tworzyć systemy do automatyzacji. Oczywiście my jako sieciowcy jesteśmy na początku drogi i trudno jest tak naprawdę stwierdzić, które narzędzie będzie najlepsze, który proces będzie najlepszy. Natomiast najgorsze chyba, co możemy zrobić, to nie robić nic. Dlatego, że świat automatyzacji, świat programowania wszystkiego już jest i nie uciekniemy przed tym. I powinniśmy zacząć interesować się takimi rozwiązaniami właśnie jak te narzędzia DevOpsowe, próbować ujednolicać tą naszą infrastrukturę po to, żeby dostarczać te rozwiązania biznesu jak najszybciej, dokładnie tak, jak robią to programiści, bo tego będzie od nas oczekiwał biznes. I teraz podsumowując i odpowiadając tak naprawdę na tytułowe pytanie, czy Net DevOps powinien być, czy może być agnostyczny? No i pytanie, znaczy odpowiedź jest jakby prosta. Nie może, musi. Nie mamy jakby przed tym ucieczki. I sposób, w jaki automatyzujemy naszą infrastrukturę za pomocą narzędzi DevOpsowych, rozumiejąc to, co oni robią w swoim świecie, a tak naprawdę musimy się zacząć z nimi coraz bardziej integrować, bo ta infrastruktura zaczyna być bardzo spójna, nakładając na to odpowiednią infrastrukturę, która pozwoli nam modelować te usługi w sposób zunifikowany, spełniając oczekiwania biznesu,
no jesteśmy w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom, no i spełniać oczekiwania tego, czego tak naprawdę biznes od nas oczekuje. Bo pamiętajcie, że my nie automatyzujemy sieci, my automatyzujemy biznes, a sieć jest tylko jednym z elementów. Także dziękuję bardzo za uwagę. Chciałem się przyspieszyć, żeby już was nie trzymać, natomiast zgodnie z tradycją zadam jedno pytanie. Przejdę sobie bliżej, może ja też wyłapię. Co to jest rżysko? Nie no, żartuję. Pytanie techniczne oczywiście. Jakie narzędzie zostało pokochane przez sieciowców, jeżeli chodzi o system automatyzacji? Tutaj pan był pierwszy? Dokładnie tak. Gratuluję.